Jak przygotować ząbki czosnku do sadzenia jesienią? Żeby czosnek nie chorował i abyśmy w przyszłym roku zebrali naprawdę duże główki, musi odpowiednio być zadbany przed sadzeniem. Są dwie metody sadzenia czosnku, to jest tradycyjna, kiedy sadzimy każdy ząbek oddzielnie, i tak zwana dla leniwych, czyli sadzenie całymi główkami. W prawym górnym rogu znajdą Państwo link do filmiku na ten temat. Co dalej musimy zrobić? Odkazić go od wszystkich chorób, które mogą go dotknąć. Musimy to zrobić dwuetapowo. Najpierw bierzemy jedną solidną łyżkę soli i rozpuszczamy ją w 1 litrze wody, a następnie wrzucamy do tego roztworu ząbki czosnku lub całe główki. Po 10-15 minutach wyjmujemy go i lekko osuszamy, najlepiej ręcznikiem jednorazowym, tak około pół godziny. W tym czasie przygotowujemy jasnoróżowy roztwór nadmanganianu potasu i ponownie moczymy w nim czosnek tak przez około 10 minut. Proszę robić to bardzo ostrożnie, ponieważ nawet mała ilość tego proszku może dać nam kolor ciemnofioletowy. Ponownie musimy wysuszyć go przez około pół godziny. Czosnek sadzimy około 3-4 tygodnie przed nadejściem chłodów na głębokość około 5 cm. To ząbki, a całe główki odpowiednio głębiej. Musimy również pamiętać o tym, aby nie sadzić go w tym samym miejscu co roku, ponieważ może jeszcze mieć choroby z zeszłego roku. W każdym bądź razie musimy co roku zmieniać miejsce jego posadzenia. Grządkę wcześniej powinniśmy przekopać i usunąć wszystkie rosnące tam chwasty razem z ich korzeniami. Jeżeli mamy kwaśną glebę, to powinniśmy dodać do niej popiół drzewny. Bliżej zimy możemy przykryć go gałązkami, chociaż ja tego nigdy nie robiłam i czosnek mam naprawdę ładny, ale to również zależy od regionu, w którym mieszkamy. Takie gałązki zabezpieczają go zarówno przed zimowym chłodem, jak i śniegiem.